prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski podsumował 2 lata swojej prezydentury. O tym, co mówił, zapytamy naszej reporterki, która była na miejscu, Monika Woźniak. Moniko, jakie sukcesy swojej prezydentury przedstawiał prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski? Jak to się ma do opinii mieszkańców tego miasta? Rzeczywiście, tak jak wspomnieliście, prezydent Rafał Trzaskowski podsumował dzisiaj 2 lata swojej działalności w mieście stołecznym Warszawa, dlatego że to właśnie w najbliższą niedzielę mijają dokładnie 2 lata od momentu, kiedy został prezydentem Warszawy. Prezydent Rafał Trzaskowski mówił m.in. o swoich osiągnięciach na gruncie edukacji, mówił także o darmowych żłobkach, nie zabrakło także informacji o ułatwieniach dla seniorów, jak również pojawiła się kwestia tego, że Warszawa staje się coraz bardziej zielona ze względu na to, że kilka tysięcy drzew pozostało posadzonych w ciągu tych 2 lat. Jednak to, co wzbudza największe kontrowersje mieszkańców w ciągu ostatniego czasu, to jest chociażby podwyżka za wywóz śmieci, która na ten moment uzależniona jest od ilości zużytej wody. To jest absurdalne dla mieszkańców chociażby ze względu na to, że przecież żyjemy w tym momencie w czasie epidemii, gdzie ta higiena, ale także czystość naszych rzeczy jest szczególnie istotna. Ja podczas konferencji prasowej zapytałam prezydenta Rafała Trzaskowskiego, dlaczego i czym to jest spowodowane, no i jakie przede wszystkim rozwiązanie tej sytuacji. Miejskie kosze na śmieci są regularnie przepełnione. Mowa tutaj zarówno o koszach w centrum miasta, jak i w innych dzielnicach. Sytuacja wygląda tak, że z niektórych koszy nawet te śmieci się wysypują. Posłuchajmy, jaka była odpowiedź Rafała Trzaskowskiego. W momencie, kiedy otrzymujemy takie sygnały, natychmiast realizujemy działania naszych służb, tak żeby takie kosze opróżniać. Natomiast rzeczywiście sytuacja ze śmieciami się zmieniła z bardzo prostej przyczyny, że mamy koronawirusa i że ludzie zamawiają mnóstwo towarów za pośrednictwem internetu. Więcej opakowań, dużo więcej opakowań, ale reagujemy na bieżąco. To nie jedyna rzecz, na którą zwracają uwagę mieszkańcy Warszawy, bo przecież w przeciągu tych 2 lat chociażby 2-krotnie doszło do awarii oczyszczalni ścieków Czajka, w związku z czym do Wisły wpadło kilka miliardów litrów ścieków. Przypomnijmy, że pierwsza taka awaria miała miejsce w zeszłym roku, następna w tym roku, więc rzeczywiście tutaj sytuacja niekoniecznie się zmieniła i tutaj o sukcesach mówić nie możemy. Co jeszcze, drodzy Państwo, w ciągu ostatnich miesięcy zmieniło się w mieście stołecznym Warszawie? No chociażby to, że zwiększyła się strefa płatnego parkowania, co znaczy, że mieszkańcy kolejnych dzielnic muszą teraz płacić za parkowanie tuż przy swoim miejscu zamieszkania. Oczywiście można zastanowić się nad abonamentem, dlatego że taki abonament to jest 30 zł rocznie. Natomiast jeżeli już ktoś ma 2 samochody, to opłata za kolejny taki samochód to 1200 zł, a nie 30 zł. Wzrosły także ceny za mandaty, czyli osoby, które zaparkują bez posiadania biletu parkingowego, będą musiały zapłacić za mandat już 250 zł. No i kolejny plan od 2021 roku jest taki, że wzrosnąć mają także opłaty za parkowanie. No i jeszcze jeden pomysł, który w ostatnim czasie wzbudza kontrowersje, szczególnie, że epidemia koronawirusa to taki czas, kiedy pojawia się wiele ulg dla przedsiębiorców, bo przecież wiemy, że dla nich ta sytuacja na rynku pracy w tym momencie jest trudna. Z kolei wkrótce podczas sesji Rady Miasta omawiana ma być kwestia podwyżek od nieruchomości, opłaty podatków od nieruchomości właśnie dla przedsiębiorców w Warszawie.